Siemka, witajcie w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu KiK. Jest to bardzo tani sklep, teraz nawet ma bardzo duże przeceny, nawet do 75% u nas tutaj w Niemczech. Wczoraj wyskoczyłam na takie szybkie zakupy, miałam 10 minut czasu, także nie zakupiłam zbyt wiele. Mam nadzieję, że niska cena nie przekłada też się na tak aż bardzo niską jakość, ale to się okaże pewnie po użytkowaniu. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, co tutaj mam, jest to sobie taka myjka do okien. Ja mam tutaj takie bardzo wielkie okno balkonowe i nawet na krzesełku nie mogę dosięgnąć do samej góry, także musiałam sobie takie kupić. Tutaj można włożyć sobie jakiś strzonek i to jest dwa w jednym. Myjka do okien tutaj ma, zaraz wam pokażę, taką tą gąbeczkę tutaj, nie wiem jak to się nazwie, ja to na zawsze na to mówię obciągarka. No także zobaczymy jak mi się sprawdzi. Kolejną rzeczą są to takie oto gadki, jest to trójpak, tutaj są w panterkę, z tej strony też takie centki, a w środku są całkiem czarne. Takie tutaj mają koroneczki, zdobienie, kokardki. Ja zazwyczaj kiedyś coś tam miałam z KiKa i miałam rozmiar S i one mi się wydawały takie jakieś duże. Tutaj mam M-ki, więc nie wiem czy mi się sprawdzą, czy nie będą za wielkie, zobaczymy później. Kolejną rzeczą są to takie wieszaczki. Aha, jeszcze to wam powiem, te majtki kosztowały, były przecenione z 5,99 na 3,99 euro, a ta myjka kosztowała mnie 5,99, a wieszaczki 1 euro za 3 sztuki, także myślę, że cena jak najbardziej ok. Tutaj mam też takie gadki zwykłe. Z tej strony czarne, z takimi tutaj kokardeczkami po bokach. Z tej strony są takie, trochę mi się ten wzór wydaje taki ala męski. A w środku całkiem białe. Kolejną rzeczą są to takie majtki dla mojego chłopaka. Jest to też trójpak w rozmiarze L i one były przecenione z 3,99 na 2,99 i w środku też czarne. Kolejną rzeczą są to takie zmywaczki do teflonu, chyba do kuchni. No, gąbka multifunkcyjna, 3 sztuki w zestawie. Ładny kolor, będą się fajnie prezentowały w mojej kuchni. Kolejną rzeczą jest taka kostka do WC. Powiem wam, że przez opakowanie bardzo ładnie pachnie i kosztowała mnie ona euro 59. Zobaczymy jak się będzie sprawowała później. Kolejną rzeczą są to takie ręczniczki, szmatki, czy jak to tam, ściereczki, o, z mikrowłókna do kuchni i tutaj jest taka mniejsza w takie kwiatki, a pod spodem jest całkiem taka różowa. Myślę, że będą ładnie wyglądały w kuchni. I kosztowały mnie one 1 euro. No jak za darmo. Kolejną rzeczą jest to taki wielki ręcznik. On jest o wymiarach 70 na 1,40 m. Taki wielki, szary. I go kupiłam z myślą o moim Wojtku. I sobie kupiłam taki sam, tyle że różowy. Jest on też taki tutaj napisem. Ten sam rozmiar, ta sama cena i one kosztowały po 7,99. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, jedną bluzeczkę sobie kupiłam. Jest to taka sobie czarna, zwykła, taka luźna do chodzenia po domu. I ona też była w przecenie. Z 7,99 była przeceniona na 4,99 i ja mam ją w rozmiarze 38, czyli emeczka taka standardowa. Ma rękawki takie na 3/4. Tutaj ma takie sobie fajne gwiazdeczki. Myślę, że po domu będzie ok. Co ja tutaj jeszcze mam w tej reklamowersji? Aha, zobaczcie, kupiłam sobie takie dwa balsamy do ust. O, zobaczcie, wyglądają one tak.
I wyobraźcie sobie, że one były przecenione z 1 euro na 50 centów, a później jeszcze z 50 centów na 10. Czyli balsam za 10 centów, czyli w Polsce jakieś 40 parę groszy. Zobaczymy, jak będą się sprawowały, dam wam później znać. Kolejną rzeczą jest płyn do mycia okien Mr. Muscle i one były po euro 59. Kolejną rzeczą są to takie szmatki nawilżone ściereczki z Ajaxa. I one są tutaj, o, widać, do toalety, do zlewu, do wanny. Po prostu można wciągnąć, przetrzeć i jest tutaj napisane, że zabijają 99,9% bakterii. Zobaczymy, jak będą się u mnie sprawować. Kolejna rzecz, aha, to jest taka bluzka, znaczy bluzka, taka, taki podkoszulek, bo ja często mam jakieś bluzki takie, wiecie, koszulowate i one są strasznie prześwitujące i mówię, muszę sobie kupić jakąś taki zwykły, żebym mogła po prostu pod spód ubrać. Nawet go jeszcze nie rozpakowywałam, zaraz wam pokażę, jest to rozmiar 36-38. Tutaj jest takim, o, motywem motylka, no, no z takim motylkowym. Z przodu. Myślę, że po to właśnie jakąś taką elegancką bluzkę będzie w sam raz. Aha, i kosztowało mnie to 3,99. O, kolejna rzecz to jest prezent dla mojego Wojtka. I kupiłam mu, zobaczcie, taki kubeczek. Tutaj jest taką łyżką czekoladową. To jest po prostu jakiś taki lizak do zjedzenia. On kocha czekoladę, więc na pewno będzie zadowolony. Kubeczek mi też się podobał i chyba pójdę po drugi taki sam, żeby był też dla mnie. Będziemy mieli takie same ładne, takie walentynkowe w serduszka. Mi się wydaje super. Kubeczków nigdy nie za mało, także tym bardziej, że jak mój Wojtek myje naczynia, to za każdym razem coś zbije. Więc na pewno się przyda nowy kubeczek. Kolejna rzecz, aha, jest to też Mr. Muscle i tutaj są te takie kapsułki, co rzuca się do wydarka, do mopa po prostu, do wydarka z wodą i one się rozpuszczają i nie trzeba wlewać żadnego tam innego płynu do podłóg. Nigdy takich nie próbowałam, zawsze kupuję jakiś standardowy płyn, a tym razem sobie myślę, a wypróbuję. No i to ma nam starczyć na 12 myć. Kolejna rzecz to jest taki tutaj świecznik, ale ja go kupiłam z myślą o moich pędzlach. Zawsze chciałam mieć ten taki, wiecie, taki, co sławny jest na YouTubie, ten taki biały z Ikei, w sumie to tam doniczka chyba, coś takiego, ale jakoś zawsze mi do Ikei nie po drodze, a więc na początek kupiłam sobie takie coś, nie wiem, czy wy to widzicie, tutaj jest taki dziurkowany. Kosztował on 2,99 i... No, jeśli wybiorę się do Ikei, kupię sobie tamten mój wymarzony, to ten pójdzie do łazienki, pewnie na szczoteczki do zębów, albo... O, albo będzie po prostu z powrotem świecznikiem. Aha, tutaj wam jeszcze zapomniałam powiedzieć, ile to kosztowało, to ten Mr. Muscle kupiłam za 1 euro, a ten kubeczek prezent był za 2,99. Także bardzo niskie ceny. O, tutaj mam taką miarkę i to kupiłam do mnie do pracy. Ja mam taką samą w domu. W prezencie dla kucharza, bo ostatnio mu się zepsuł jego i nie ma w czym sobie odmierzać zupy czy tam czegoś. I kosztował on euro 29. To jest wszystko, tu jest nawet napisane do czego jest, ile cukru, ile mąki. Po prostu nawet jak robimy ciasto, to zawsze można sobie odmierzyć, bo wiadomo, pisze szklanka, nie szklanka na przepisach, a każde szklanki są inne oczywiście, nie? W domu kubek, szklanka, każda ma inną pojemność, także takie coś będzie w sam raz. I tutaj mam ostatnia rzecz, są to skarpetki, jest tutaj, są cztery pary w rozmiarze 39-42, to jest dla mojego Wojtka i one były przecenione z 3,99 na euro 99. No i to by była ostatnia rzecz. Byłam też na zakupach, kupiłam dużo kosmetyków i tak właśnie myślałam, że może nagram wam filmik o moich nowych kosmetykach, może o projekcie Denko, bo dużo mi się też pokończyło.
może też moich ulubieńców i buble. Dajcie znać, czy chcecie takie filmiki, ja Wam z chęcią je nagram, jeśli będą się Wam podobać. No i to chyba tyle, także zapraszam Was do oglądania moich filmików, no i do zobaczenia później, pa pa, na razie.